Witajcie serdecznie. Dzisiaj na warsztacie myjka. Nie będę mówił jej nazwy, bo ostatnio jak pokazywałem co znalazłem na śmietniku, ja powiedziałem, że to jest firma Karcher. Były komentarze, że to się inaczej wymawia. Wiem, że się inaczej wymawia, więc nie powiem, jak to się teraz wymawia prawidłowo, bo widzę, że każdy człowiek czy każdy fachowiec wie po swojemu, co i jak, więc będę mówił to myjka z żółtym akcentem. Były pomysły pewnego tutaj pana, niech się przyzna kto, że chciał to zobaczyć, jak rozwalam rzucając któregoś tam piętra. Nie. Takie rzeczy to zapraszam do technikusa albo zwyczajnego. A ja to po prostu rozkręcę. Bardzo jestem ciekawy, co ona ma w sobie. Parametry wszystkie tej myjeczki. Jeszcze myślę, że zrobię zdjęcie i przedstawię wam, jaki to jest model. A ja co? Zapraszam na film z rozbiórki myjki.
No i mamy w miarę rozebraną. Powiem wam, że największy problem może nie sprawia jej rozebranie, tylko ciasnota na moim warsztacie. Za chwilę odsłonimy już zawartość. Warzywa sztuczna. O. Proszę bardzo. Mamy serce karczera. Przewodu już tutaj nie było. Rureczkę możemy odłączyć. Sorry, no ale teraz już będzie łatwiej. Tworzywa wywalam od razu, żeby mi tu nie zalegało nic. O, zmieniamy już nasadkę i na pewno widzimy, że mamy dużo aluminium odlewu. Mamy kondensatorek. Nie wiem, czy one mają tutaj funkcję automatycznego rozładowywania się, ale sprawdzimy to po prostu robiąc zwarcie. Zdejmiemy jeszcze tą ochronkę. I ok. Obniżymy kamerkę i bierzemy się za tego. Przepraszam, nie powiem tego. Bierzemy się za tą myjkę.
No, trafiłem na dobrze zakręconą śrubę. Spróbuję takiej metody. WD-40 i troszkę uderzeniem młotka. Zobaczymy, czy coś pójdzie. Chyba poszło. Poszło, dobrze. No to gitara. Niby się kręci, ale podejrzewam, że gdzieś tutaj trzeba będzie z drugiej strony się rozbierać i dopiero odkręcimy, bo kręci się chyba jeszcze coś w środku, jakiś wał. Więc dobra, męczymy się dalej. No i zobaczcie, co my tu mamy. A zaraz wam powiem, jak wezmę pilnik. Prawdziwą miedziuchę. Wydołujemy ją. A nie wiem, czy nie rozbijemy tego aluminium. Dostaniemy się do tego stojanu stalowego.
tu obetniemy, z tamtej strony wypniemy i będzie sukces. Dobra, ja sobie robię przerwę, jutro kończę ten sprzęcik. Powiem wam, że miedziuszka zarąbiście wyszła. Nie trzeba było jej wybijać, po prostu trzeba było ją tylko mocniej troszkę podważyć. I czuję, że jest. Dobra, ja sobie ogarnę te kabelki, wyczyszczę i widzimy się na podsumowanku. No to czas na podsumowanie tego dość długiego odcinka. Wirnik daje do żelaza. No jest tego trochę. 80 groszy. Już mamy 4,90. Aluminium odlew kilo 690 po piąteczce. Daje nam 13 zł 35 groszy. No 800 g miedziuchy. Ładny wynik. 28 zł. Czyli myjka Karchera. Karchera. Czy jak kto ją zwie. Dała nam zarobić 35 zł 75 groszy. 800 g miedziuchy. Dość solidna porcja. Więc ja jestem zadowolony. Dzięki za oglądanie odcinka. I co? Ja biegnę do paczkomatu, bo czekają tam na mnie dwie paczki. A was pozdrawiam serdecznie. Cześć.